Zawarliśmy umowę na modernizację boiska przy szkole podstawowej nr 3 imienia Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich. W ramach zadania wymienimy nawierzchnię na poliuretanową oraz zamontujemy nowe bramki. Ponadto wykonamy nowy chodnik, jak i również mur oporowy. Całość zadania jest realizacją budżetu obywatelskiego roku 2023 z wniosku pana Grzegorza Mula. Koszt realizacji to 340 tysięcy złotych. Osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują specjalistycznego transportu, mają do dyspozycji nowo zakupiony przez Urząd Miasta samochód marki Renault Trafic. Nowy nabytek pozwoli w bezpiecznym transporcie dzieci i młodzieży do placówek zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami. Jest to specjalnie skonfigurowany mikrobus, który oprócz kierowcy może przewieźć 8 osób. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, również osoba na wózku inwalidzkim może z niego skorzystać. W zakupie pomogło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 tysięcy złotych. Miasto na ten cel wydało blisko 100 tysięcy złotych. Nowy Renault Trafic zastąpił wysłużonego Volkswagena Transportera, który przez ostatnie 18 lat pełnił tę rolę, czyli pomagał w transporcie osób z niepełnosprawnościami. Przed nami najbardziej imprezowy weekend w roku, Dni Miasta Siemianowic Śląskich. Już w przyszły piątek, 16-18 czerwca, między innymi w Parku Tradycji. Mnóstwo imprez, natomiast ja szczególnie chcę zaprosić na tę imprezę, gdzie Park Tradycji staje się pomarańczowy, bowiem to 10. edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki Industriada w Siemianowickim Parku Tradycji. Już od godziny 12 zapraszamy na instalacje artystyczne, warsztaty, escape roomy, gry miejskie, a od 15 do 18 prawdziwa kumulacja imprez dla rodzin z dziećmi, pasjonatów i wszystkich, którzy kolor pomarańczowy w Siemianowicach noszą w sercu. Szczególnie polecamy finał Industriady. O godzinie 21.45 pokaz akrobacji w wykonaniu Człowieka Flagi Łukasza Świrka na szybie Krystyn w Parku Tradycji. O 22.00 finał, koncert Adam Bull Trio razem z animacjami Marka Stańczyka w Parku Tradycji w budynku wejściówki do odbioru w Parku Tradycji już od dziś. Na wszystkie imprezy wstęp wolny.